Picek! 3 lata! Razem! Hej! Hej! Cześć, witajcie wszyscy w filmie jubileuszowym na 3 lata, równiusieńkie 3 lata, odkąd założyłem w ogóle ten kanał. Tak, słuchajcie, z tej okazji chciałem wam bardzo podziękować. Poprawić sobie. Za te 3 lata spędzone razem. Naprawdę, uwierzcie mi, że to jest coś. 3 lata to jest naprawdę coś. To jest kupa czasu. I do tej pory chcecie oglądać te filmy i tak dalej. Łapkujecie, komentujecie, oglądacie w ogóle. Ja pierniczę. Love się was. I słuchajcie, tej okazji, oprócz oczywiście podziękowań, mam dla was konkurs. Ale nie byle jaki. Nieco większy, nieco bardziej specjalny, tak? Bo to jubileusz 3 lata, żeby to nie było, że taki jakiś zwykły, pierdzielony, tak mały jakiś konkursik. Tylko porządny konkursidło, mam nadzieję przynajmniej. I już wam mówię, o co chodzi, bo spisałem sobie wszystko, żeby nie było. Zaraz mi ktoś wejdzie i będzie dupa. Muszę się otworzyć drzwi, poczekajcie! Wróciłem. Dobra, słuchajcie. Info, tak? Info dotyczące konkursidła i wszystkiego innego. Dobra, słuchajcie. Do wygrania. Tak jest, do wygrania, czyli zaczniemy od najfajniejszych rzeczy. Do wygrania jest 2 Minecraft gift cody. Minecraft i Minecraft, czyli 2 Minecraft gift cody. Do tego, jeżeli ktoś nie lubi Minecrafta, jest do wygrania Thief, czyli łodziej. Fajna gierka, bardzo myślę, wielu ludziom się spodoba. Sam grałem i naprawdę, uwierzcie mi, gierka jest awesome, naprawdę. Do tego Assassin's Creed Revelation, czyli chyba trzecia albo czwarta część. Nie pamiętam Assassina, więc wybaczcie, ale wiem, że część z was lubi Assassina. Do tego również Batman Arkham Origins, czyli też jedna z odsłon Batmana. Myślę, że bardzo fajna i myślę, że przypadnie wam do gustu. No i poza tymi wszystkimi 4 w sumie rami, 4 kodami do gier, 5, o ty kurwa. Dodatkowo opcjonalna nagroda, jeżeli ktoś będzie chciał, każdy ze zwycięzców tych 5, tak, będzie mógł ze mną sobie porozmawiać na Skype'ie. Ale oryginalny LJ zarebista nagroda normalnie. Nie, dobra, słuchaj, to jest opcjonalne, tak, jeżeli ktoś będzie chciał, to tak, jeżeli nie, to nie, to wszystko spoko. I teraz tak, o co będzie chodziło w konkursie, czyli co najważniejsze w sumie, co trzeba zrobić, żeby w ogóle wziąć udział w takim konkursie. A co trzeba zrobić? Dać łapkę w górę pod tym filmem. To jest obowiązek. To nie ma nawet o czym mówić. To musi być łapka. To jest najważniejszy element, żeby wziąć w ogóle udział. Drugie. Udostępnić powiedzmy znajomym na Facebooku czy gdziekolwiek indziej ten film po prostu, żeby się rozprzestrzeniał po prostu. I trzecie, bawić się dobrze. I to są najważniejsze 3 warunki, które musicie spełnić, żeby w ogóle jakkolwiek wziąć udział w tym konkursie. I teraz o co chodzi w konkursie? Mamy 2 kategorie konkursu. Pomyślałem, że zrobię 2 kategorie konkursu, bo nie każdemu może pasować pierwsza, nie każdemu może pasować druga, więc postanowiłem zrobić 2 korne kategorie. Pierwsza kategoria, tak zwana dla ambitnych, jest to wykonanie fanarta odnośnie mojego kanału, mojej osoby, czegokolwiek po prostu związanego z moją działalnością na YouTubie. I w tej pierwszej kategorii mogą wygrać 4 osoby. Teraz na czym to będzie polegało? Osoba, która zostanie wybrana, znaczy będą 4 miejsca, tak? Będą 3 miejsca standardowe, tak? Pierwsze, drugie, trzecie i jedno miejsce będzie po prostu jakby takie wyróżnione poza tą całą kolejnością, czyli to nie będzie 4 miejsce, tylko to będzie jedno takie zarąbiste miejsce, takie najlepsze moim zdaniem praca, czy tam jeszcze wezmę parę osób na przykład, żeby pooceniało to na pewno i wtedy normalnie po prostu będzie najbardziej wyróżniona osoba i ta najbardziej wyróżniona osoba jako pierwsza będzie sobie mogła wybrać spośród tych 5 gier jaką będzie chciała. To samo będzie robiła osoba, która będzie miała pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce, w zależności od tego, jaką grę wybierze poprzednia osoba, te gry zostaną i te sobie będziecie mogli wybierać i to będą 4 miejsca. Ale jest 5 gier, kurna. Co z 5 kodem do gry? I teraz tak, gra, która zostanie, czyli nawet to może być Minecraft tak naprawdę, bo spośród tych 4 osób nikt może nie chcieć Minecrafta, to jest mało prawdopodobne, ale jednak jest prawdopodobne, czyli choćby nie wiem co zostało, i tak zostaną bardzo fajne gry, bo macie jeszcze Tifa, Assassin's Creed i Batmana, więc naprawdę fajne gierki. Jest druga kategoria dla leniwych, tak zwana, taka se nazwałem, tak? No dobra, jak ktoś nie ma umiejętności po prostu rysowania, czy jakichkolwiek, czy nie ma pomysłu, to może sobie, prawda, wybrać tą drugą kategorię, a to jest dzieci nieproste. Po prostu musicie napisać komentarz oczywiście pod tym filmem, jakąś małą historyjkę króciutką dotyczącą mojego kanału. Powiedzmy historyjkę, no nie wiem, jakiś komentarz motywacyjny, czy nie wiem, dlaczego chcielibyście wygrać, czy dlaczego należy w ogóle wam się ta nagroda, czy coś takiego, nie wiem. Różnie możecie pisać i tu akurat będzie właśnie jedno miejsce, czyli po prostu ta gra, która zostanie, będzie wręczona tej osobie, która tutaj, to po prostu sobie będę czytał i wylosuję sobie, które najbardziej mi strzeli w serduszka po prostu. I teraz tak, odnośnie jeszcze fanarta, czyli pierwszej kategorii, co ma znaleźć się na fanarcie? Myślałem, że nie będę dawał skonkretyzowanych rzeczy, ale co na pewno? No na pewno jakikolwiek motyw związany z kanałem, no to musi być, bo to fanart, no to dziwne, żeby to nie było związane w ogóle z kanałem czy z czymkolwiek, więc musi być na pewno związany z kanałem, to jest pierwsze primo. A drugie primo to jest w sumie może i opcjonalne, ale w sumie też nie, bo ma się znajdować nick LJ. Może być LJ.pl, może być LJ. Mam nadzieję, że wiecie jak się pisze, jak nie, to gdzieś tam w opisie macie wszystko, cały spis, co trzeba zrobić, więc wtedy ma
macie tam napisane, jak to się pisze, tak? L, J, A, Y. Pięknie, ładnie, wszystko pięknie, ładnie, prosto. I teraz ten sam napis, jeżeli ktoś jakoś fajnie go wykona, to również będzie brany pod uwagę jako cały fanart, więc tyle, jeżeli chodzi o uwagi dotyczące fanartów i tak dalej. I teraz, gdzie składać pracę? Gdzie składać pracę? Mam tysiące rysunków dla ciebie, gdzie składać tę pracę? Oczywiście stworzyłem specjalnego maila, akurat na portalu Onet, nie wiem, jakoś tak wybrałem po prostu, no, bez jakiegoś tam konkretnego celu, zasady, nieważne. Maila oczywiście macie w opisie, ja wam tutaj gdzieś go tam wyświetlę, nieważne gdzie. Mail nosi nazwę ljmegakonkursmałpaonet.pl i ważne jest, bardzo jest ważne, to pamiętajcie, żeby w mailu razem z pracą, jak prześlecie, żebyście wpisali swój nick. Czy z YouTube'a, czy nawet wymyślony, jeżeli nie macie na przykład konta na YouTube, bo też tak może być, żebyście wpisali jakiś swój nick, bo jak potem, jak będę wyznaczał zwycięzców, żebym mógł sobie napisać ten nick, tak, i go powiedzieć, przeczytać i tak dalej. I tak, termin składania prac, czyli to też bardzo ważna rzecz. Czas na składanie prac macie do 17 sierpnia, czyli dzisiaj mamy pierwszy, znaczy zobaczycie to pierwszego, ja to nagrywam 31, tak dziwnie dzień przed, ale zobaczycie to 1 sierpnia, czyli macie w sumie 17 dni, 17 całych dni, ponieważ do 17 sierpnia, do północy tak naprawdę, po północy już nie przyjmuję, to możecie sobie wysyłać potem, to już tylko sobie będę miał o tak dla siebie. A ogłoszenie wyników, myślę, że jak się dobrze wyrobię, będzie 20 sierpnia, wiecie, tam sprawdzanie wszystkich prac i wyznaczanie zwycięzców i tak dalej. No chyba, że mnie ktoś tak zaskoczy wcześniej, że już go wybiorę w ogóle, wyślę jedną pracę i koniec, już wygrał. I dobra, myślę, że to będzie na tyle. Wszystko odnośnie konkursu. Jeszcze raz dzięki wam wszystkim, że byliście przez te 3 lata. Naprawdę, naprawdę, wow. Wielki like dla was. Dla was te lajki. I cóż, mam nadzieję, że dalej będziemy jakoś ze sobą, nie wiem, współpracować, że dalej będziecie chcieli oglądać te filmy. Ja dalej postaram się robić jakieś fajne filmy, takie może troszkę inne, mam nadzieję bardziej śmieszne. No, cały czas staram się, żeby aktualizować ten content na tym moim kanale, żeby to było coraz bardziej kurna fajne i coraz bardziej chciał wam się to oglądać tak naprawdę. I cóż, tyle. Nie jestem dobry w pożegnaniach, tak więc trzymajcie się i na razie. Ja sobie zakleję kamerkę. Jeszcze pewnie będziecie mieli zaraz tutaj jakiś obrazeczek odnośnie konkursu. Oczywiście w opisie też macie całe info, więc radzę naprawdę przeczytać, zapoznać się dokładnie z tym i myślę, że wtedy nie będzie żadnego problemu, wiecie, co, gdzie, jak składać i w ogóle, tak więc trzymajcie się i na razie.